Cześć, skoro do premier Last Epoch został już tylko miesiąc, czas na poradnik pod tytułem jak według mnie będzie optymalnie rozpocząć pierwszy cykl gry. Ze względu na to, że do gry trafią dwa nowe mistrzostwa, spodziewam się także zbalansowania części mechanik, które obecnie znajdziemy w grze i o których opowiem w odcinku. Zapraszam do oglądania. Nie wiem, czy trafiliście już na oficjalną zapowiedź premiery Last Epoch, jeśli nie, to link znajdziecie w opisie filmu. Generalnie trailer nie pokazuje nic nowego, ale też zdaje się potwierdzać ostatecznie datę premiery i zawartość, jaką otrzymamy 21 lutego. Także miłego seansu. Jeśli swoją przygodę z Last Epoch planujecie zacząć dopiero na premierę, polecam wam zajrzeć do powiedzmy głównego poradnika, który stworzyłem, a który omawia większość kluczowych tematów dla nowych graczy. Jednocześnie jeśli planujecie zakupić Last Epoch, przypominam, że możecie zakupić oryginalny klucz Steam poprzez mój Nexus i zaoszczędzić około 20 zeta na zapasy potrzebne do przeżycia pierwszych godzin ogrywania gierki. Jednocześnie wesprzecie rozwój mojego kanału. Lecimy do dzisiejszych tematów. Przyjmijmy, że zaczynam od zera. Pusta skrzynia, zero golda i ledwo ubrana postać. Zakładam, że będziemy chcieli na początku sprawdzić i mieć dostęp do handlu, więc nie będziemy ogrywać trybu Character Founda. Jeśli chodzi o wybór pierwszej klasy, to nie ma on kluczowego znaczenia. To, co zmieni się w stosunku do bety według mnie, to sposób, w jaki przechodzę grę. Teraz przeważnie odpuszczam walkę z Lagonem, do części fabularnej wracam dopiero po podbiciu większości linii czasu. Zmiana wynika z tego, że dopiero w Magielce będziemy mogli dokonać wyboru frakcji, do której się dołączymy. A że daje to sporego boosta, wydaje mi się, że warto będzie stworzyć postać, która od razu da radę dostać się do ostatniego aktu w grze. Pierwszym i naturalnym wyborem dla naszej postaci wydaje się być Circle of Fortune, który przyspieszy pozyskanie potrzebnego nam ekwipunku i poprawi efektywność czasu spędzonego w grze. Docelowo, jeśli planujemy pograć większą ilością postaci, będziemy celować w Merchant's Guild i pozyskiwać itemki z bazaru. Zmiana możliwa jest przez całą rozgrywkę, więc niezależnie czy nasza postać startowa będzie docelowo farmić przedmioty dla innych klas, czy też dopiero stworzymy sobie główną postać do tego celu, to warto według mnie zacząć od kręgu fortuny. Niezmiennie, przechodząc część z kampanią, zalecam skupić się tylko i wyłącznie na zadaniach oferujących nam dodatkowe punkty pasywne, których możemy na ten moment pozyskać 15, oraz tych, które otworzą nam sloty na idole w ekwipunku. Wszystkie pozostałe questy można odpuścić i cisnąć prosto przez główny wątek fabularny. Jeśli chodzi o budowanie ekwipunku, to z zerowym zapleczem warto oszczędzać szardy i bazować na tym, co znajdziemy. Jak nam się trafi jakiś fajny item, można dorzucić 1-2 szardy danego typu, aby podnieść na ten 4 czy 5 tier najważniejsze dla nas afiksy. Ale wszystko, co nie jest must have'em, trzymałbym tak długo jak to możliwe i ekwipunkiem zajął się na poważnie dopiero przed walką z Lagonem. Sam wybór frakcji zdaje się być bardziej złożonym procesem niż wymiana paru zdań z NPC-em. Co najmniej w Circle of Fortune będziemy poszukiwać jakichś teleskopów, które pozwolą nam wykonywać przepowiednie. Favor farmić będziemy także poprzez likwidację wrogów, więc potencjalnie nasz kierunek po dojściu do Magielki będzie wyglądał mniej więcej tak. Lecimy do Lower Districtu, tam zapewne otrzymamy questy związane z odblokowywaniem przepowiedni, ciśniemy do uzyskania dostępu do całej zawartości wybranej frakcji i przechodzimy na linię czasu. Generalnie kluczowe premie za reputację na start to według mnie pierwsza, dająca szansę na podwójny drop przedmiotów, trzecia dająca nam szansę na dodatkowy drop idola i piąta dająca 35% szansy na podwójne nagrody za echo. Wszystkie pozostałe nagrody oczywiście warto mieć, ale jeśli w grze będziemy mogli wybrać jakieś aktywności, które zapewnią nam dodatkową reputację, to jak dla mnie warto je priorytetyzować do momentu zdobycia piątej rangi. Ma to związek z tym, że właśnie te poziomy wydają się najbardziej zwiększać efektywność naszego czasu w grze. Fajnie jest znajdować więcej unikatów z LPK-ami, czy też więcej afiksów Exalted Tieru 7, ale realne korzyści z tego typu bonusów pojawiają się znacznie później niż może się to wydawać na pierwszy rzut oka. Tak jak już wspominałem, przedmiot Exalted nie jest dobry dlatego, że jest przedmiotem Exalted, tylko dlatego, że może przedłużyć bonus doskonałego przedmiotu rzadkiego.
Wobec tego naszym celem powinny być świetne rary, a nie byle jakie Exalted itemy. Spodziewam się także, że na premierę dojdzie do zbalansowania niektórych buildów, które obecnie zdaje się nieco wyrosły na totalnie meta buildy, które albo ogrywamy, albo jesteśmy w tyle za osobami, które z nich korzystają. Pierwszy z nich to Zombie Nuker Leech, który wykorzystuje odradzające się w nieskończoność zombie, co daje charakterystyczny efekt 1000 ujemnych punktów many. Zakładam, że będzie tu jakiś rework. Druga zmiana, której się spodziewam, to nerf lub zmiana sposobu działania Metal Chemist Ladle, wokół którego powstała masa bardzo mocnych buildów. Jeśli zmiana ta nie nastąpi i znajdziecie ten przedmiot w trakcie pierwszego przechodzenia gry, warto będzie rozważyć na szybko zbudowanie jakiejś postaci czerpiącej korzyści z używania tego przedmiotu. Przechodzenie z Circle of Fortunes na Merchant's Guild według mnie optymalne robi się w momencie, kiedy płynnie ogrywamy echa na poziomie 200 Corruption. Na tym etapie mamy szansę wydropić już każdy unikat, chyba że zajdą tu jakieś zmiany. Wobec tego nie warto ryzykować, że znajdziemy coś bardzo cennego, a jednocześnie przypisanego do kręgu fortuny. Jeśli chodzi o sam start cyklu, nie wiem jeszcze czym będę grał, ale postaram się zaproponować wam kilka buildów. Nie będę robił tu pełnego omówienia buildu, ale przedstawię wam połączenia, które wydają mi się optymalne do zaczęcia z punktu zero rozgrywki. Zaczynam od Mage'a. Tu albo ogrywać chciałbym Lightning Bolta, bardzo dobry build na start, powinien spokojnie w tanim ekwipunku przejechać przez wszystkie akty, albo Rune Mastera pod Glyph of Dominion. Glyph możemy budować albo pod Ignite, albo połączyć go nawet z błyskawicami z podstawowego drzewka. Generalnie chciałbym korzystać z Frostwalla, Lightning Blasta i Frostclawa. Powinniśmy też fajnie dawać radę Volcanicorbem. Odpuściłbym na pierwszy ogień Spellblade'a, Desintegrate'a i mocne nastawianie się na skille z Runic Invocation, które jak dla mnie wymaga mimo wszystko bardziej specyficznych premii niż wcześniej wymienione umiejki. Dalej mój ukochany Primalist. Tu zdecydowanie na początek chętnie wezmę Thorn Totem, a następnie zbuduję wokół tego całą postać, która będzie zmieniała się w Spriggan Form. Dla mnie ten bolid zawsze będzie doskonałym wyborem, niezależnie czy to SC, HC czy Character Found. Nawet na śmietniku powinniśmy dawać radę ogrywać 200 Corruption. Poza totemami, jeśli mamy sporo cierpliwości, można pograć omawianym już na tym kanale Cold Dot Werberem, ale jeśli mamy szybko dolecieć do Magelki, nie wiem czy walka z Lagonem będzie przebiegała tak jak sobie tego życzymy. Nie wiem co zostaniemy po reworku Szamana, ale część zmian dotyczyć będzie Tempest Strike'u, więc jeśli zdecydujecie się na ten skill, traktujcie waszą postać jak eksperyment, podobnie całe mistrzostwo Szamana. Sentinel. Tu oczywiście zawsze mamy opcję na Holy Traila, ale znowu mamy tu Damage Overtime i choć jest to postać bardzo fajna na start, to może nie zapewnić nam płynnego przejścia przez wyzwania, które nas czekają, abyśmy mogli wybrać możliwie szybko frakcję i przejść do farmienia nowej zawartości. Z lepszych opcji wydaje mi się, że warto dać szansę Hammer Throwowi, młotki są bardzo skuteczne i też znajdziemy trochę early game'owych unikatów, które wchodzą z nimi w mocne interakcje. Dalej mamy Void Knighta, ale ja nie kocham jakoś tego mistrzostwa, choć trzeba przyznać, że jest bardzo silne. Możemy to zmiksować z młotkami. Jeśli już ogrywaliście Ipoka, to na pewno będzie to jeden z dostępnych kierunków na start. Z dobrych skilli warto jeszcze wziąć pod uwagę Warpath. Odpuściłbym natomiast Forgeguarda, mam nadzieję, że podobnie jak Szaman, drzewko to otrzyma bardziej racjonalny kierunek rozwoju. Acolyte to na pewno ciekawe wyzwanie z pustą skrzynią. Budować możemy tu na pewno Leecha pod Hungering Soulsy, Rip Blooda, czy nawet polatać w Reaper formie. Dla mnie nie jest to jakiś kuszący kierunek, może Warlock odmieni moje zdanie. Nie brałbym się tu na pewno za Summonera, bo chociaż są fajne early game'owe unikaty pod miniony, to zamiast tracić czas na szukanie pancerza dla szkieletów, powinniśmy szukać opcji, żeby prześliznąć się jak najszybciej przez kampanię. No i na koniec mamy Rogala. Ja nadal staram się dofarmić mojego Blade Mastera, aby dodać jeszcze build do tego mistrzostwa na kanał, ale idzie to dosłownie jak krew z nosa. Mimo wszystko ja uwielbiam Rogue'a, jestem mega ciekaw Falconeera i też nawet biorę pod uwagę rozpoczęcie gry tą klasą. Kierunek, który mnie interesuje, nie jest zbyt popularny, ale powiedzmy, że dla mnie warty jest ryzyka i jest nim Cinder Strike.
Dodatkowo mamy Umbral Blades czy nawet Larry. Jeśli chodzi o mistrzostwo, Marksman może wymagać od nas więcej przedmiotów do przejścia gry niż Blade Dancer, więc ucznictwo przesunąłbym na nieokreśloną przyszłość. Chyba tyle, jeśli chodzi o postacie. Wiem, że temat jest daleki od wyczerpania, ale ja też nie chcę wam sugerować konkretnych bolidów. Jest szansa, że faktycznie taki film jeszcze wleci na kanał i wybiorę do omówienia kilka konkretnych postaci, ale w tym poradniku raczej wolę zarysować kierunki i przedstawić wam sposób, w jaki podchodzę do premierowego cyklu. Jeszcze parę słów na temat skrzyni, bo to częsty błąd, kiedy działamy w jakimś tam pośpiechu, czy też jesteśmy podekscytowani. Zadbajcie o porządek w zakładce, zróbcie sobie podział taki, jaki jest dla was wygodny, czy to na klasy przedmiotów, czy typy, wszystko jedno. Ważne, żebyście się w nim odnajdowali, bo przyznam się, że moja skrzynia jest w połowie uporządkowana, a w połowie stanowi dla mnie tajemnicę i znajduję tam nieraz od czapy przedmioty, których nawet nie wiedziałem, że udało mi się znaleźć. Przy okazji w tym miejscu znajduje się fajny przycisk, który otworzy nam dodatkowe opcje przeszukiwania skrzyni, jeśli już trzeba specjalizować się w archeologii. Myślę, że tematów omówionych na ten odcinek wystarczy. Chciałem go nagrać jako powiedzmy uzupełnienie przede wszystkim dla osób, które będą dopiero czy to zaczynać swoją przygodę z Last Epoch na premierę, czy też nie ogrywały gierki zbyt długo w becie. Mam nadzieję, że wam się przyda, zostawcie suba i lajka, bo już niedługo widzimy się w kolejnych filmach. Nadchodzi omówienie Warlocka, a także dość wyjątkowy film dla niezdecydowanych, który mam nadzieję ułatwi wam podjęcie decyzji, czy Last Epoch to gra dla was, czy też nie. Do zobaczenia.